A więc, moi drodzy, dzisiaj vlog taki bardziej akwarystyczny. Powiem wam, co tam się dzieje w tych baniakach u mnie, bo mnie pytacie bardzo często na moim głównym kanale. A więc tutaj wam pokażę, co muszę ogarnąć, a na głównym kanale pokażę wam efekt końcowy. Wojtuś, będziesz pomagał tacie? Pomożesz tacie w akwarium? To tacie tam zanurzy i ty tam wszystko poukładasz, tak? No to jedziemy z tematem. A więc, moi drodzy, wstyd się przyznać, ale tak oto wygląda mój główny zbiornik. Widzicie, jaki jest syf na szybie w ogóle? Dawno już tego nie miałem. Ale przez ostatni czas nie miałem w ogóle czasu ogarnąć tu cokolwiek. Wojtuś mówi, że on miał czas, ale akurat mu się nie chciało. Więc czyścimy szyby, wyrywamy trochę chwastów, a w zasadzie dużo chwastów dolewamy i podmieniamy wodę, która notabene była podmieniana 6 miesięcy temu. I o dziwo, parametry, jak sprawdzałem, są ok. Będę musiał podjechać butlę nabić, bo butla jest już pusta. Starczyła na prawie rok czasu. I tam zobaczcie ciekawostka. Coś się dzieje u skalarów. Widzicie, na jakim etapie jest ikra? Ona będzie dzisiaj już pewnie odpadała. Już ma ogonki. No ale tych skalarów ja nie mogę ogarnąć. One cały czas się mnożą. Ja odchowałem ikrę. Zresztą zobaczycie to zaraz w górnym akwarium moim, co tam się dzieje. Ładnie się odchowują skalary, ale więcej już tego mi się nie chce robić. Artemia, hodowla Artemii, którą widzieliście na moim kanale. Tego jest za dużo roboty. A później tak nie mam co z tym robić. Chciałem to komuś porozdawać, to wiem, że Artur weźmie ode mnie 4 sztuki skalarów, a co zresztą, no to nie wiem. Nie chce mi się jeździć i sprzedawać tego po żadnych giełdach. Vloga tego głównie nagrywam po to, żeby wam pokazać, że to nie jest tak zawsze różowa, jak się ma akwaria. W moim przypadku tutaj było dużo czynników, się zdarzyło: rozwój kanału, przyjście na świat dzieci i ogólny brak czasu na to wszystko. I zobaczcie, no troszeczkę akwarium zostało zaniedbane i pokazuję wam nie tylko efekt końcowy, jak to wszystko wyglądało, tylko chcę wam pokazać, że tak po prostu bywa. Większość filmów jest zawsze pokazywanych na YouTubie, z tego co zauważyłem, jak to wszystko jest pięknie, ładnie, cacy i tak dalej. Aczkolwiek życie jest inne i nie zawsze jest wszystko takie idealne. I jak widzicie, u mnie też tak nie zawsze jest, że akwarium jest piękne, ładne i wygłaskane. Dlatego pokazałem wam takiego vloga. Może część z was mnie za to zjedzie, że syf i tak dalej, ale nie miałem problemu, żeby rybom się coś działo. Parametry jedynie kontrolowałem i wyrywałem troszeczkę rośliny. A wiem, że wielu z was ma takie problemy, bo czasami chodzę też do znajomych i te akwaria nie zawsze są idealne. No i po ogarnięciu wszystko szybę trzeba wymyć, wygląda to tak. No i teraz będzie chwileczkę pokazywania zbiornika, więc jeżeli was to nie interesuje, jak to wygląda, to możecie przewinąć film do około 4 minuty i 30 sekund, gdzie będzie pokazany drugi zbiornik, w którym rozmnażałem skalary. W zasadzie wychowywałem tam ikrę, a w zasadzie to w jeszcze mniejszym pierw wychowywałem, a jak już podrosła, to dopiero trafiła właśnie do tego zbiornika, który, nawiasem mówiąc, kupiłem chyba na giełdzie za 20 zł razem z pokrywą, ze wszystkim. Także, moi drodzy, tak wygląda tutaj mój zbiorniczek. Jest jeszcze dużo do ogarnięcia, ale no prosiliście mnie, żebym pokazał, jak to jest, więc wam pokazałem, ale jeszcze troszeczkę pracy wymaga on. I ogólnie filmy o akwarystyce, takie, gdzie pokazuję swoje zbiorniki albo co się w środku w nich zmienia, będą właśnie na tym kanale. Będzie taka playlista akwarium może zrobiona. Natomiast takie jakieś majsterkowe bardziej rzeczy, typu jak zrobić jakiś filtr czy coś, będą nadal powstawały na Kreatorze, czyli na głównym moim kanale. I nie krzyczcie, od razu mówię, za Danią. One miały być do oddania, bo była likwidacja akwarium. Trafiły tutaj i o dziwo temperatury już chyba drugi rok sobie żyją i nie mają się źle, z tego co wygląda. A żyją w troszeczkę wyższej temperaturze niż powinny, ponieważ tu jest temperatura chyba 25 stopni albo 6, jeżeli dobrze pamiętam.
to już mi bateria padała troszeczkę w kamerze, dlatego widzicie, jak już na początku odessałem troszeczkę wody, skropałem szyby i zobaczcie, one były dosyć brudne, tam strasznie dużo syfu się pojawiło na dole, który nadal jeszcze raz musiałem tym takim odkurzaczem odsysać i jeszcze do końca tego nie wybrałem wszystkiego, bo jak widzicie, nie mogłem już zrobić większej podmianki, ponieważ i tak robiłem już 50% podmianę. Przy okazji wymienię tutaj pompkę, ponieważ ta troszeczkę była przegięta do tego akwarium, a znalazłem się jakąś inną, troszeczkę mniejszej mocy. No i tutaj ogarnięto już troszeczkę uskoleków. Kamera mi padła, więc dogrywam to dzisiaj, drugiego dnia. Szybę jeszcze muszę umyć, bo jest cała, widzicie, brudna. Ale skalarki mają się dobrze. Trzeba im szukać już nowego domu, ponieważ baniak jest dla nich za mały. Moi drodzy, to byłby taki dosyć króciutki odcinek na temat tego, co się dzieje u mnie w baniakach. Jeżeli będziecie chcieli takie odcinki, to dajcie łapkę w górę, to będzie więcej takich jakichś aktualności, co się będzie działo. Ten zbiornik, który widzicie tutaj drugi, jeszcze wymaga dużo uwagi, ale nie mogłem więcej wody już podmienić, także będę robił niedługo tak jakąś elektryczną pompkę do trzymania. Jeżeli wam się podobało, trzymajcie się, łapki w górę, subskrybujcie i na razie, do następnego odcinka, moi drodzy, hej!